Pierwsze. Teraz tu pierwszą szpilkę trzeba wziąć. Historia tego kina zaczęła się przed remontem. Remont zaczął się w 1971 roku i trwał aż do 1976 roku. Przez ten czas kino było nieczynne i w Szczecinku tylko operowało kino kadr przy szoku. Rozpoczynał się tutaj seans filmowy 1 grudnia 1976 roku. Był to seans filmowy dla pracowników, którzy remontowali to kino. Seans rozpoczynał się w tym kinie o godzinie 17 i był to film pod tytułem Szczęki. To była projekcja pierwsza i to była tak zwana projekcja tylko w naszym kinie, jeszcze Koszalin, nikt nie grał. Tylko myśmy tutaj w Szczecinku zaczęli pierwszą raz tą projekcję. 1 grudnia 1976 roku. No i to kino tak sobie grało. Było w ten czas pod zarządem Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Koszalinie. To ta firma pracowała dosyć prężnie, aż do 1990 roku, do końca października. W końcu października zaczęto tę firmę, ona została likwidowana i kino przeszło pod Miejską Radę, a Miejska Rada przekazała automatycznie dla Oświęcimskiego Ośrodka Kultury. I tak przez te już 15 lat w Szczecineckim Ośrodku Kultury to kino działa. Jakie zostawiono, tak ono i zostało. Ono się zaczęło starzeć, to kino już. I wymagane jest, żeby ono było remontowane. No i prawdopodobnie w sierpniu już powinno wejść do remontu następnego. Znaczy ja lubię oglądać filmy. Ja bym film obejrzał, ale w tym hałasie jest bardzo go ciężko. Część muszę ich obejrzeć. Są te tak zwane przejścia z aparatu na aparat. No w tym czasie muszę film znać prawie dosłownie. Wszystkie jego sceny, w jakim momencie jestem, żeby to zrobić przejście z jednego na drugi. W kinie, w tym tutaj kinie pracowałem od 76 roku do dzisiaj, to znaczy to by tak już było 30 lat. Ogółem w kinie zacząłem pracować od 71 roku, pracowałem w kinie czarnym i później mnie tutaj po prostu przeniesiono.
wykształcony filozof, ja pracuję w policji. Przepraszam. Tak, sierżant Martwy, tak? Dobrze, oczywiście, już lecę, tak. Mamy Satynę na 11 ulicy, ale ja tu jeszcze wrócę. Ja się pytam, czy ktoś może był przy nim, bo John chciał do kogoś powiedzieć. John nigdy nie mówił. Ale to przez ostatnie 5 lat. Wcześniej mówił. Bardzo dużo mówił. Opowiadał kawały. Pierwszym kinem, które było w Szczecinku, to było kino Wolność. No i następnym kinem było kino garnizonowe, to było kino wojskowe w tym czasie. I po kolei, później jak Wolność przestała istnieć, powstało tutaj kino, dobudowali tą salę kinową, przystosowali to po prostu do kina i to kino tak biegło. Później likwidacja, była kina garnizonowego, w tym czasie jeszcze powstało kino Kadr przy Szoku. Później ktoś to Kadr też sobie zlikwidował, no i zostało to nasze jedno kino. W którym rzędzie? Zapiszę obojętnie, a Państwo sobie wybierzecie. W latach 70., 80. No do kina chodziło więcej po prostu ludzi, ale to była taka jedna zasada. Kino to było kino. W domu tylko stał telewizor, jeśli już były, radio, nie ruszyły wideo. Jak nam wideo ruszyło, pogoń. Każdy dostał do domu, kupił sobie te wideo, gdzieś taśmy się wypożyczało, więc kino zaczęło po prostu, do kina przychodziło mniej ludzi. Uważamy, że powinniśmy wrócić do tego, żeby kino pracowało normalną, pełną parę. Ale po to, żeby pracowało pełną parą, to trzeba coś w tym kinie zrobić. No i uważamy, że po tym remoncie powinno być coś zrobione, żeby tych ludzi przyciągnąć. W jaki sposób? No, będą musieli na tym tęgie głowy pomyśleć. Ale kino jest fajną rzeczą po prostu, bo jest to duży ekran, jest to głos konkretny, można przyjść, nawet tego popcorna zjeść sobie i pobawić się. Są takie rzeczy. Fotele kinowe? 314. Fortepian? Bechstein, jedna, tak? Tak, jedna sztuka. Jedna sztuka. Dobrze, Pokrowiec na fortepian. Jedna. Też jedna sztuka i to jedzie do Szoku. Tak, do Szoku. Kurtyna główna, dwie sztuki. Dwie sztuki. Do kasacji. Kurtyna maskująca, jedna sztuka. Do kasacji. Tytuły z lat 70. to jest Płonący wieżowiec. Ostatnim z takim krzykliwym filmem było Walka o ogień, ale on chyba nam zakończył karierę w ogóle. Bo z tego filmu się rozpoczęło to, że po prostu mało ludzi zaczęło przechodzić. Już po tym filmie. To był film, który tam nie był prawie, że niemy, tam był z muzyką. No, bardzo fajny film, ale nie wiem. Od tego filmu zaczęło się w kinie dziać źle. A dlaczego, nie wiem. Bo tak się myśli, że może czasy nam to zmieniają, ale chyba czasy. Bo po prostu są inne. Mniej pieniędzy, nie ma pracy. No i tak to wszystko wychodzi.
na samym początku, jak mieliśmy kino Przyjaźń, to jeszcze było to kino kameralne z boku. To było takie małe kinko na 100 miejsc, ale w tym kinie ono było, jak to mówiąc, kameralne. Były to seanse drugiej kategorii, już te, które były tutaj zgrane, albo te, które to na kino nasze tutaj nie weszły, były takie studyjne więcej firmy. I tego kina widzowie nie polubili, ze względu na to chyba, że po prostu budowla nie odpowiada temu. Było bardzo niskie i wstając z widz, po prostu jak był tam trochę roślejszy, to już go było widać, jego głowę na ekranie, także nie odpowiadało to kina. No i w końcu powoli weszło to na, weszło nam wideo, no i w ten czas zaczęto grać wideo trochę, parę, to chyba trwało około 3-4 miesięcy i po prostu też to padło. I w tej chwili zostało to, co jest. Z tego kina, które było kameralne, zrobiono salę taką do ćwiczeń tańca. No i w tej chwili tam ćwiczą, bawią się. Przez 80, no, no, to ich 5 musi być. 1, no. 2, nie, 4, przepraszam. A tam nie ma, nie? Weź mi tam, dobra. To jeszcze gdzieś są? Tu. 1, 2, 3. Wzmacniacze. 4 powinny być. No, pewnie tu jest 4. Ale są 3 na razie. 2, przepraszam, jeszcze 2 muszą być. Dlaczego pracowało nas tutaj 5 ludzi, znaczy 4 osoby i pół etatu było? Dlatego, że tutaj były 2 kina. W jednym kinie nie mogło pracować mniej jak 2 osoby. Więc jeżeli było 2 kina, to musiało być 4 osoby. A jeśli chodzi o te pół etatu, to był facet, który tu przyjeżdżał i grał poranki w niedzielę. Bo w niedzielę o 11 były poranki dla dzieci. I on w niedzielę przyjeżdżał i w ciągu tygodnia tam 2 czy 3 razy jeszcze dochodził na 2-3 godziny. I to było jego pół etatu. Bo myśmy mieli po południu granie, myśmy tutaj, ten czas grane były co najmniej 3 seanse. Było bardzo dużo filmów było. Nawet w tygodniu było zmieniany repertuar. Było nawet 6 filmów, 6 tytułów było do grania. Było dużo tego. Było naprawdę dużo. W tej chwili się gra tylko po 2 tytuły, które jeszcze też nie można ludzi zciągnąć. No kiedy się... No robiło się cuda, żeby było widza. Dawało nam dużo widza filmy tak zwane awangardowe, które szły o 22 wieczorem. Bardzo dobre to były seanse. No może po prostu ludzie chcieli sobie wieczorem wejść i to akurat się działo przy sobocie. Także wieczorem sobie ładnie do kina wejść o 22, o północy do domu. Takie była przyjemność po prostu. No ale te kina po prostu w końcu też musiało to paść, bo w tej chwili nie wiem, co by to dać na awangardę, żeby ludzie przyszli. Nie wiadomo. Po prostu jest inna mentalność teraz ludzi, żeby do kin. Jest dużo telewizorów, są satelity, są różne cuda. Ludzie języki znają. To wszystko do głupy weszło. Był taki system wiekowy, były 7 lat, 12 lat, 15 i 18. A teraz nie ma, jest bez ograniczeń firm dla wszystkich lub od 15 lat. Nie ma już teraz takich. Kiedyś zobaczymy, może będzie inny. Do kasacji? Tak. Kotary czarne, wąskie. Też 6 sztuk tak. do kasacji. Ekran. Do kasacji. No, jak już ekranu nie ma, to i kina nie ma. Serce kina odbieracie. Co ta linka się nada? Dobra. Ona dobra jest. Tak, no dobra. Ekranowa. Do kasacji szafki rozdzielcze 2. Do kasacji reflektory 16 sztuk. Do szoku. Z tyłu dzierżba. 2 sztuki do szoku. Krzesła tapicerowane czerwone 3. Było kino Garnizon, było kino Kadry i było kino Przyjaźń. Później jeszcze tutaj to drugie małe kinko, ale mówimy o budynkach, to tak było. I później była po kolei likwidacja, było garnizonowego
Kina też zniesiono, ale to chyba zniesiono dlatego, że tutaj coś, gdzieś wojsko się jakoś przeniosło. Tu z miasta gdzieś to poszło na tą Polną, gdzieś tam, jakoś to tak tam. I w tym czasie to i zlikwidowano to kino tutaj, garnizonowe. No kadr dosyć długo prosperował, tam też była sprawa techniczna, sprawa wyporzu. To kino musiano rozebrać. Szkoda, że je tam nie postawiono, bo ja uważam, że kino w centralnym punkcie miasta jest najważniejszą sprawą. Takie domy kultury, różnego inne takie rzeczy. Powinno być centrum miasta. Nasze kino niby jest centrum, ale to już nie jest centrum. To już troszeczkę dalej jest. I tam zrobiono właśnie teraz tam jakiś postój dla samochodów, ale tam by było piękne kino. Akumulator zasadowy, 2 sztuki. Do skasowania. Tak. Prostownik 4 sztuki. To są te duże, to do skasowania. Tak. I projektor filmowy 5 sztuk. To do uzgodnienia z panem. Tak. Czy będzie wykorzystany. Wzmacniacz 4 sztuki. To też do uzgodnienia. Przewijarka do filmów i szafa do filmów. Też. To będzie do uzgodnienia, czy będzie wykorzystane. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Niektórzy się pytają, czy ciężko mi jest, to ciężka jest praca. Tak samo mogę powiedzieć, a kierowcy? Taka sama. Czy jest uważna, trzeba uważać. W kabinie jest wszystko drogie. Żeby zepsuć lampę, to jest 3000, żeby zepsuć koplę filmową, może być to 100 tysięcy. To jest nieobliczalna sprawa. Więc to wszystko trzeba tak pilnować, wszystkiego, żeby to chodziło, żeby to gdzieś nie zaczepiło. Wiadomo, kopia filmowa to jest papier, jak papier. No, w tej chwili tam celuloid jest jakiś, coś innego, ale to jest to samo po prostu. Gdzieś tam coś nie tak się założy dokładnie i taśmie się rwie. Okazuje się, że to później rwie i z kieszeni operatora, bo jeszcze on za to jest odpowiedzialny. No i trzeba to wszystko, to musi pracować, a projektory to jest bardzo precyzyjna rzecz. W ogóle część projektorów, która jest na wyświetlenie, jest tam tak precyzyjna, że to wszystko musi być i smarowane, i olej odpowiedni. Czy to jest ciężko? To jest cały czas, nad tym trzeba nadzorować po prostu. Stróż też idzie do pracy, ciężko mu, no może siedzi tylko, Boże, z każdej strony idą. No i niestety, ja pracuję tu dosyć długo, a nazywam się Górnowicz, na imię mam Zygmunt. No i jestem kinooperatorem.
co żyją wśród nas. Rzeka nie stanowi przeszkody w natarciu. Wiele zależy od nowoczesnego sprzętu, a jeszcze więcej od ludzi. Thank you.